Oficjalnie zakończono pracę nad szlakami Welolimanowskiej. To nowe trasy piesze, rowerowe i narciarskie na mapie województwa. Projekt obejmował m.in. rozbudowę szlaków wielofunkcyjnych wokół Mogielicy oraz szlaków łącznikowych w gminach Limanowa, Słopnice, Kamienica i mieście Limanowa. Szlaki połączone są z trasą główną Welodunajec. Całość projektu to koszt 8 milionów złotych, z czego 3,5 miliona złotych stanowią środki z regionalnego programu operacyjnego. To odcinek 40-kilometrowy, ponad 40-kilometrowy, ale zróżnicowany, częściowo rowerowy, częściowo pieszy. Ale najważniejsze jest to, że do tego głównego szkieletu dróg rowerowych, który wypełnia program Velo Małopolska, samorządy w porozumieniu dobudowują tak zwane odnogi, prawda? Do takich miejsc, które są szczególnie atrakcyjne. Nowe trasy to łącznie prawie 25 km. Kolejne 16 km zostało odnowionych. Te trasy zaprojektowane między Limanową, gminą Słopnice, gminą Limanowa i Kamienicą, jeżeli chodzi o standard, jeżeli chodzi o widoki, atrakcje przyrodnicze, również ciekawe jak chociażby Velo Dunajec. Jestem przekonany, że liczniki, które są zainstalowane, będą z każdym miesiącem pokazywały coraz to większe liczby rowerzystów. W ramach oficjalnego otwarcia szlaków przedstawiciele samorządów wspólnie przejechali odcinek tej trasy. Chcemy oferować jak najlepszą tą właśnie bazę turystyczną, czego dowodem są właśnie dzisiejsze szlaki, które tutaj biegną od Kamienicy, tą trasą, którą będziemy przejeżdżać w kierunku Szawy. Bardzo się cieszę, bardzo atrakcyjna trasa doliną rzeki Kamienica, także po prostu naprawdę można się dotlenić. Myślę, że zarówno wszyscy mieszkańcy, jak i my prywatnie się cieszymy z tego, że te trasy powstały. Myślę, że wielu jest pasjonatów jazdy na nartach, ja osobiście też dużo jeżdżę. Marszałek Witold Kozłowski wizytował także gminę Łącko. To tam powstały dwie kładki na rzece Dunajec, które mają usprawnić ruch zarówno mieszkańcom, jak i rowerzystom na trasie Velo Dunajec. Jeżeli patrzymy na cały system połączeń, to te możliwości szybkiego przekraczania czy to Dunajca, czy Popradu ułatwiają po prostu korzystanie z tych szlaków rowerowych. W Łącku funkcjonuje już jedna kładka. Została oddana do użytku wiosną 2019 roku. Kolejna składek w ciągu tego samego szlaku Velo Dunajec, tym razem już na pograniczu gminy Łącko i Ochotnica, w miejscowości Zabrzeż. Trwają tam prace właściwie, już można powiedzieć, kosmetyczne. Szwalunek został rozebrany i też w przeciągu, myślę, kilku tygodni dokonany zostanie odbiór techniczny. Trzecia jest wybudowana w Krościenku nad Dunajcem. Kładki w Zabrzeży i w Krościenku zostaną oddane w lipcu tego roku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 12 milionów złotych, z czego środki województwa stanowiły prawie 2,5 miliona złotych. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.